Szczęść Boże, coś wam powiem. Pewien mistrz duchowy, idąc wraz ze swoim uczniem przez las, zatrzymał się, schylił i podniósł patyk. I zadaje temu swojemu uczniowi pytanie, ile ten patyk może ważyć. Gdy ten się tak zastanawia i głowi nad odpowiedzią, mistrz wyrzuca ten patyk na ziemię i mówi, teraz już nic nie waży. My jesteśmy takimi zbieraczami różnych rzeczy, które zajmują nas i obciążają. Dźwigamy ciężary wspomnień, przeżyć, urazów. Jakbyśmy widzieli w tym sens naszego życia, że trzeba to rozpamiętywać. Kiedy ktoś chciałby nam pomóc i odciążyć nas, to odganiamy go, nawet jeśli jest to sam Jezus. Często wybieramy dźwiganie ciężkiego wora niż wolność dziecka Bożego. I ten dzisiejszy fragment Ewangelii mówi nam o takiej pewnej sprawiedliwości, która prowadzi nas do życia wiecznego. No bo przecież co jakiś czas zadajemy sobie pytanie, czy ja wejdę do Królestwa Bożego, czy nie. Ale czym jest ta sprawiedliwość? To zdolność do odrzucania tego, co nie prowadzi do Boga. To zdolność postawienia Boga na pierwszym miejscu. Jezus te wszystkie rzeczy, które zbieramy, nazywa norą. Skupiamy się na nich i przez to fiksujemy. Fiksujemy na punkcie naszego życia, a wtedy ono staje się naszym bożkiem. Kiedy Jezus mówi, pójdź za mną oraz zostaw umarłym grzebanie umarłych, pokazuje, że przyszedł po to, aby dać życie. Grzebanie i trwanie w przeszłości sprawia, że sami stajemy się umarli. Tylko ucząc się z przeszłości, z wyciągania wniosków, żyjemy w teraźniejszości i kierujemy się ku przyszłości. Jest w tym życiu takie pragnienie, że chcemy iść do przodu, ale coś nas jednak zatrzymuje. Często są to jakieś pozostałości grzechu. I niby jesteśmy gotowi do podjęcia tego Jezusowego zaproszenia, ale chcemy stawiać własne warunki, żeby było inaczej, żeby było łatwiej, przyjemniej, żeby Jezus był bardziej wyrozumiały. To jest ta odpowiedź z Ewangelii. Pozwól najpierw. To najpierw staje się taką chorobą duszy, która prowadzi do zgorzknienia. Prawdziwe pójście za Jezusem wymaga od człowieka bycia szalonym. Jest to mądre szaleństwo, choć nie wiem, czy szaleństwo może być mądre. To szaleństwo pozwala rozsądnie wybierać to, co nieskończenie przewyższa największe szczęście, jakie może zaoferować świat. Zobaczmy, że te oba dialogi, jakie mają miejsce w tekście, nie mają swojego zakończenia. Nie wiemy, jakie były reakcje rozmówców, jakie były ich wybory. Poszli za Jezusem, czy też zrezygnowali. Ewangelia nie lubi natomiast czarnych scenariuszy. Ona wzywa do nadziei i daje nadzieję. Wielokrotnie w tym swoim chrześcijańskim życiu też mamy takie rozterki, kiedy wahamy się, co wybrać. Ewangelia w swoich różnych przykładach uczy nas, jak należy i jak nie należy postępować. Oprócz tego daje nam przekonanie, że dla Boga nie ma spraw zamkniętych i zaprzepaszczonych. A wezwanie pójdź za mną jest wciąż aktualne.